Chcę opowiedzieć o programie, który powstał jako inicjatywa społeczna. Mamy program Uczciwa Polska, który nie tylko jest pakietem trzech ustaw, ale jest też pewną filozofią dla Polski i dla Polaków. Jest programem też praktycznym. Mamy ofertę dla ludzi młodych, którzy chcą założyć własne rodziny, których często nie stać na pierwsze swoje mieszkanie, więc proponujemy program Własny Kont, który umożliwi młodym Polakom wzięcie kredytu nisko oprocentowanego, kredytu hipotecznego na 1,5% z zagwarantowanym też wkładem własnym. Mamy nadzieję, że będzie to program, który otworzy Polaków na rozwój, młode pary też na to, aby chętniej podejmowali decyzję o tym, że chcą mieć dzieci. Mamy nadzieję, że to też wzmocni program demograficzny, bo jak wiemy, że program 500+, za którym również głosowaliśmy, niestety nie spełnił takich oczekiwań. Mamy też projekt ustawy dla ludzi w średnim wieku. Drożyzna, no niestety, zmusza Polaków do podjęcia dodatkowych prac, ale od tych prac również muszą płacić podatki. Chcemy, aby Polacy, którzy oprócz swojego stałego źródła dochodu, jednej umowy, od której i tak płacą podatki, od kolejnych zadań już tych podatków nie musieli płacić. No i oczywiście program dla seniorów, czyli dziedziczenie emerytury. Drodzy Państwo, wiemy, co się dzisiaj dzieje, kiedy już osoba w podeszłym wieku zostaje sama z bardzo niską emeryturą, to często po opłaceniu rachunków nie starcza jej na życie, nie starcza na wykup leków. Ta dziedziczona emerytura, miejmy nadzieję, po współmałżonku będzie takim antidotum na te ich problemy. Jest to nasz program, który prezentujemy Polakom. To jest inicjatywa społeczna, pod którą już dzisiaj mamy ponad 35 tysięcy podpisów. Wspierają nas związki emerytów, ale też organizacje młodzieżowe, stowarzyszenia, przedsiębiorcy, bo jako jedyni mamy chyba program dla przedsiębiorców właśnie. Kiedy od dawna mówimy o tym, że ZUS powinniśmy płacić wtedy, kiedy mamy te możliwości, aby ten ZUS na czas, kiedy nie mogą ci przedsiębiorcy płacić, być zawieszony. Zbieramy nadal pod nią podpisy, no i zaprezentujemy ją w Sejmie. Chcemy, aby ten program nie był jak inne nasze projekty ustaw zamrożony. Nasza konferencja pozwoli szerzej dotrzeć do tych mieszkańców. No i planuję też takie konferencje na terenie innych powiatów, ale pierwszy dzisiaj jest Wołomin. Czujemy się wyróżnieni w takim razie i bardzo pięknie dziękujemy, bo reprezentacja zacna. Ja oczywiście przy okazji też z panem prezesem Kolei Mazowieckich porozmawiałam też bardzo merytorycznie, za to też dziękuję za taką możliwość. Cieszę się bardzo, że zaczynacie od Wołomin. Każdy mądry samorządowiec wesprze każdą dobrą inicjatywę, która służy naszym mieszkańcom, bo to jest rozsądne, pragmatyczne myślenie.